Co myślimy o białej Morganie? O kurde, o. To jest bardzo, bardzo ładny skin. I bardzo ładna postać. Ciekaw jestem teraz, kto by wygrał. Morgana czy MF-ka? Sam nie wiem. Myślę, że to może być ciekawy pojedynek. Warda postawił. Dobra jest. Najważniejsze, żeby CS-u w miarę możliwości nie tracić bardzo dużo. O nie, i straciłem wszystkie po prostu. Ej, dobra, ale on też ma 3 tylko. Drugi level to jest moment, kiedy mogę. O, oczywiście, że miał teraz First Strike akurat. Dobra, ale to, że rzucił na mnie, to nawet jest dla mnie okej. No dobra. Not all light is a gift. E jest dla mnie totalnie useless. Nawet na gankach mi się nie przyda. Okej. Mogłem jeszcze tutaj flashować. Nie wiem, czy bym dalej przeżył, bo jestem mniej mobilny od Kayna, więc niekoniecznie to by mi dało przeżycie. Jako grałeś dwie gry, Riot Mage Seekera i Ruined Kinga, którą uważasz za lepszą? Raczej Ruined Kinga. Mage Seeker był taki trochę nieskończony. Mage Seeker trochę bardziej się ogrywał jak Proof of Concept. Fajnie, przyjemnie mi się grało, ale było trochę bugów. I trochę część rzeczy takich troszeczkę, które wydawały mi się po prostu jak niedopasowanych. Jakby o nich nie pomyśleli. Dobra. Takie W są ok, jak go dotykają chociaż trochę, bo cooldown od razu spada. I mam trochę wcześniej kolejne. Moim celem generalnie nawet nie jest zabicie go, jest po prostu wygrywanie w farmie. Bo Zeda jest. Nie da się zabić, jeśli on nie zlami, nie? Dobra. Nie chcę, żeby kolejny ten zgarnął. Co tam? Okej, ładnie. Z many zaraz wyjdę, kurde. Team sobie dobrze radzi. Co myślisz o tym, że tyle trzeba czekać na kolejny sezon Arcane? Już 2 lata, nie wiadomo kiedy będzie kolejny. Myślę, że to jest straszny, straszny błąd. Bo takie uniwersa, jak chce się robić, one muszą mieć non-stop content. Nie wiem dlaczego ludzie nie ogarną, że taki model, na przykład dlaczego Marvel osiągnął tak duży sukces? Myślę, że dużą częścią tego sukcesu było to, że content był non-stop. O Marvelu się... Te filmy nie muszą być ze sobą nawet mocno powiązane, ale dają ci cały czas o sobie znać. Mam ochotę zlutować go.
jedynkę. Szkoda, że W nie miałem. Jakbym miał W i trafił go z Q, to byłby trup tutaj. O, stanie ten, nie? Łezka? Fuck, nie pomyślałem o łezce. No, łezka, łezka. Chociaż... Nie, łezka, bo mogłem kupić Lost Chaptera i łezkę. Tylko ta fala jest teraz źle. Ale gość jest bez flesza, więc... Ja tu falę chyba olewam. Ulta nie mam. Oni powinni zabić Kayna. Są zamknięci. Dobra, mamy go. Git. Tak, Soraka. Niech Soraka zrobi sama tego Drake'a. Nie wiem, który to cwaniek spingował. Mnie to tylko boli to, że on całą tą falę i tak dostanie. Tu jest teraz Kayn. My sister cauterized her wound in holy fire. Mine remains. No i co? Wejdziesz, wbijesz się we mnie. Ma ulta. No teraz tak. Problem jest taki, że w zasadzie to ja jestem całkiem do sprzątnięcia. Jeszcze jedno W, żebym rzucił. To by było okej. Dobra, i recall. I know what my enemies feel. They are right to be afraid. Mi się podobał taki jeden szczegół, gdyby każdy sezon Arcane, który dzieje się w innym rejonie, miał inną formę animacji. Okej. Mi się podobał styl animacji w tym. Mogliby tak zrobić, ale ten styl jest... Ten styl trochę chwycił. To było... odróżniało trochę Arcane'a. Ta, bez łezki na razie. Rushuję tego. Nie jest źle, biorąc pod uwagę, że oni są byli nie do uratowania i tak udało. U, jeszcze Zeda zabili. Dobra, jest zajebiście. Jest, to jest dobre, dobrze to wyszło. Sam trolujesz, o co ci chodzi? Jak już mam Lost Chaptera, to powinno być trochę lepiej z manu. Co oni mają na topie Dariusa? Serio? Ej, ja go chyba mogę zabić. Mówiłem. O kurde, dobra. Jeszcze jedną falę chyba zjem. O, serio? Zed ultował na bocie, nie? Tak. Rep him. Ale jesteś... Niedorobiony Zed. Za 3 śmierci się nie reportuje jeszcze. Dobra, teraz będzie Chain CC i akurat tak się składa, że Everfrostem jest dużo łatwiej trafić Zeda niż, takie mam wrażenie, niż na przykład z Q albo z Ulta, bo jest mniej czytelny. Nie wiem, czy odpowiedziałem, Gierek z widzami dzisiaj nie planuje, nie? Once I thought the air above was sweet. Now I find it stifling.
Push mid. Shut down. Whether by chains or by wings, we are all bound. Sprawdzę, czy tu mają wizję. Nie, nie mają. Dobry opór stawia. A on właśnie skancelował mojego ulta całkiem. On właśnie... Ej, tego nie wiedziałem, że on to może robić. On może skancelować ulta, że nawet damage'a nie dostaje? I level up, ja pieprzę. Miałem już item. O mój Boże, jak myślisz, gdzie to Q? Jeśli myślisz, że to Q było złe, to... Sorry, ale nie nauczysz mnie niczego na Morganie. No trochę mi się to nie podoba. Dobre kombo rzuciłem. Może za późno... Za wcześnie Everfrosta. Za wcześnie, nie za późno. Bo powinienem dać mu zultować nawet. Ale w momencie, jak ult się kastuje, on nie może mieć okazji uniknąć go ultem. Myślałem, że damage'a nie może uniknąć swoją drogą. To jest dla mnie w ogóle zupełnie nowa rzecz. Bo to jest spell, tak jak Zed ginie na przykład od tych, damage over time, nie? Zdolnie, aha. Dobra, spróbuję zaraz się wbić w niego. Może, nie? Dobra. Nice. Dobrze, że tutaj zginął. Everfrost jest fajny, brakuje z nim damage'a. Ja się nie zgadzam. Myślisz, stary, że brakuje mi damage'a? Ja tutaj... wcale nie odczuwam, żeby brakowało dipsa mi. Ginę. On ma ulta jeszcze. Fuck. Nie miałem ten... Czy mogłem ten skastować Everfrosta już? Ale on był poza zasięgiem wieży. Mogłem nawet nie flashować. Ale dobrze. Kane posprzątany. Trochę za długo zostałem. To jest mój błąd. Okej, okay, ej. Bo ja myślę, żeby pójść tak trochę w damage i ta Medjaya kusi, nie? Maska i Luna robią różnicę. Bo ja wiem. Powiem tak. Everfrost ma naprawdę dobry damage. Zajebisty efekt i świetne statystyki. Daje nawet hapeki. Ten item dosłownie daje wszystko. I na Zeda daje więcej damage'a niż Luden czy Ever, niż Luden czy Maska, moim zdaniem. Bo... możesz zatrzymać go, nie? O co chodzi z tym efektem? Że jest jakby drugi raz ward był kastowany. My shadow outruns my sister's light. Dobra, strasznie mały cooldown, no mam na tym Everfrostie. Jednego miniona potrzebuję. Oj, niedobrze. Shut down.
Shut down. Look what you make me do! Only those who need you can break your heart. Fair. Okej. Okay. I przeżył. Fuck. Ale to jest nieprzyjemne, nie? Nie mogę mieć walki 1v1 na Zeda, bo to nie jest coś, w czym chcę. Co ma jakikolwiek sens. Tak samo jak komentarze, że maska by zrobiła. Jakby chuja zrobiła. O! Klątwa Medjay? Nie, jeszcze nie miałem staków, więc to nie jest klątwa. Tylko w teamfightach muszę. Musimy zacząć jakieś teamfighty grać, nie? Bo bez teamfightów to się marnuje masa damage'a mojego. Ej, tak całkiem szczerze. Tu jestem jak z ich wizją tu. Jakby to trafiło, to byłby kill już. O, fuck. Nie wyszedłem z miniona wystarczająco. Dobrze! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I teraz kolejnego łowimy. O! Dobra, przeszli po tym. Dawaj! Ej! Nie wiem, czy mnie uratuje ona heal. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ale część CC! To było obrzydliwe. Ej, ale widzicie, o co mi chodzi? To są synergie z teamem. Gram utility pickiem, mam długie ruty i tak dalej. Jak mam mam Sorakę obok siebie na przykład, to przeciwnicy nie mogą nic po prostu zrobić. Chyba go zabiję. Nie, okej, nieważne. Nie było tego. Dobra, robię tak i chyba na tego Serafa pójdę. Zobaczymy, jak on działa. Jest 10 staków. Generalnie najważniejsze, wy się skupiacie na itemach, a najważniejsze jest tak naprawdę to, jak długo jestem w stanie kogoś przytrzymać, nie? W combo. Mi się wydaje, czy to na większy dystans skacze? Powiedziałem na większy dystans skacze, że większy dystans, na większy dystans daje wizję, bo chodziło mi o Warda. Dobra. O! Flashować? Kurde. Ten flash był słaby. Bardzo słaby. Ej, on tam kampi dalej. Nie? Gdzie on jest? On się cofnął? Tak cofnął. Dobra. Staramy się nie ginąć. Never leaves you.
Chyba sprzedam tego drona i kupię Needlessly Large Rodę. Tak, Morello może być ciekawe, co mogę pójść. Archangel. Ale chcę też Rabadona. Czy to będzie Morgana wcale bez Zoni? Jest za dużo i jak na czempionie składa się Zonię, to mi zawsze brakuje slotów na itemy po prostu. Ja lubię itemy ofensywne. Takie chamskie, bezmyślne, nie? Hello. Serio? Czy to jest to, co chcesz robić, Zed? Naprawdę? On tutaj może nie mieć wizji. Dostał i jest! O, fuck. Czy wy to widzicie? To było po prostu cudowne. Moim zdaniem Mascarilla i Scepter rzucasz w nich bez sensu. W sensie Morgana ma tyle cacaków, że Relay się marnuje. Maskę możesz złożyć. Dobra, czy ja chcę kampić tu teraz? Jest szansa, że one-shotuje Senna. Ale czy ona tu by została? A co pisałeś? Tak. Widzi więcej jak się stawia. Czekaj. Widzi więcej jak się stawia, tylko i jak znika. Jak znika, to widzisz więcej też? Ale nie, bo był ward, do którego ja podszedłem. Był ward, do którego. Niebieski, do którego ja podchodzę i na nim się odpala ten efekt, jakby dopiero został rzucony. I to mnie dziwiło. Tak dziwnie wyglądało. Creepy. Literally unplayable, uncarryable. 3-7. Zaczekaj. 3-7. You ain't built to carry. Babysit! Co? Jak gość pisze, że babysitted? Ej. Z nim jest coś nie tak. On miał więcej ganków ode mnie. Na mózg mu siadło. Lol. Czy wy widzieliście te ganki? Wydaje mi się, że jest szansa, że to tylko Zed widział. Wydaje mi się, że to mogło być tylko w jego głowie. Zepsułem to. To powinien być frag swoją drogą. Halo? No to tutaj Zed mnie zaskoczył. Tym przepisywaniem historii na żywo. O! O, to się nie skończy dobrze. Uff. Ignite nawet nie zadziałał tu. Zmisowałem Q też. Kurwa, zacznę banować za tą maskę, by zabiła. Zaraz zacznę banować. Ja już, słuchajcie, ja już wiem, dlaczego Morgana ma 45% winrate. To wy jesteście powodem tego. I wasze dwie maski. 45% winrate, najgorszy winrate w grze, na tak prostej postaci. Chcemy zobaczyć ten? UGG. Morgana. O! A co to? Co to jest?
Czekaj, najczęściej budowane. Czy mogę zobaczyć, bo ona generalnie ma 45% win rate, a najczęściej budowana jest właśnie maska. Jak 7 meczy jest z tym, z tą maską drugą? Jak to jest możliwe? Coś tu jest nie tak. Ile tam jest? Tam musi być bardzo mała próbka gier. Nie rozumiem tego. 0,2% pick rate, ale ile to jest gier? My sister cauterized her wound in holy fire. Mine remains. Przecież właśnie powiedziałem, skąd wynika niski win rate Morgany. Gang dwóch masek. To jest powód. O. Easy. Maska by zabiła. A nie, czekaj. Jakim cudem on ma 13 level? Prawie siadł, Freddy. Dobra, poddali. Masz tyle cc-ków, że Everfrost to totalny bezsens. No tak, bo faktycznie. Pamiętacie wszyscy, jak sobie myślisz, że okej, okay, mam 3 sekundy cc-ków, 4,5 sekundy to już jest za dużo. Kto chce, żeby przeciwnik jego stał 4,5 sekundy? Poza tym cc-ki, Everfrost jest zajebisty i nie rozumiesz tego. Jaką Edwin masz dywizję? Napisz. Nie możesz napisać, oj. Ale ten... Everfrost świetnie wpasowuje się w combo. Bo trzymasz gościa w W non-stop. 4,5 sekundy jesteś w stanie go przytrzymać w W. To jest pośrednie zwiększenie damage'a, pośredni boost.